Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o tym, czym się zajmujemy w Atosie w ramach DCS GCP. Przede wszystkim opowiemy Wam o problemie, który adresujemy odnośnie pracy deweloperów w prototypowaniu w public cloudzie oraz pokażemy, jak takie rozwiązania przenosić do środowiska produkcyjnego, jak działać z infrastrukturą jako kod. Szybkie spojrzenie na agendę. Opowiemy o naszym produkcie, opowiemy, jaki problem konkretnie adresujemy dzisiejszą prezentacją, jakie rozwiązanie mamy, które adresuje ten problem, oraz pokażemy dwa dema. Pierwsze demo będzie mówiło o samym rozwiązaniu sandboxa, drugie demo pokaże nam Tomek, jak definiować zasoby w chmurze publicznej i też jak je potem opisywać infrastrukturą jako kod. Na początek kilka słów o nas, o prezenterach. Maciej Szatkowski. W branży IT profesjonalnie działam od lat 16. Pracowałem w rolach software developera, service managera. Miałem też kilka lat działania jako zaszczytu działania jako menadżer ludzi, team manager oraz przez ostatnie 3 lata byłem na pozycji business managera. Od ostatniego roku działam w obszarze public cloud. Razem z zespołem, tutaj z chłopakami, ja działam w roli product ownera. Prywatnie mam mnóstwo hobby, na które zawsze jest za mało czasu. I mam żonę oraz wspaniałego synka 10-letniego, który już wie, co to chmura publiczna i był bardzo podekscytowany, jak mu opowiedziałem, o czym dziś będę mówił. Marcin? Cześć, jestem Marcin. Ja jestem w roli software inżyniera w Atos. Tak naprawdę moja rola do końca się nie zmieniła, bo jestem od 13 lat w IT. Jestem głównie deweloperem. To jest rzecz, która mnie najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o moją karierę zawodową. Interesuję się też architekturą oprogramowania. Prywatnie lubię sobie pograć z moimi dzieciaczkami w gry planszowe i troszkę bawię się ostatnio w szkicowanie. I to tyle. Cześć, ja jestem Tomek. W Atosie pracuję już całkiem sporo lat, bo zdawało się pewnie 10 lat. Obecnie jestem na stanowisku Cloud System Architecta. Tak naprawdę pracuję dużo z Google Cloudem, Kubernetesem, Terraformem. Jedną nogą trochę pomagam naszemu zespołowi deweloperskiemu nad rozwiązywaniem, czy pracą nad produktem, który rozwijamy, a drugą nogą trochę wspieram zespół DevOpsowy dla wdrożenia tego rozwiązania, czy szykowaniu rozwiązań pod konkretnego klienta. Poprzednio pracowałem jako storage consultant, mam trochę doświadczenia z macierzami, z NetApp'em, z EMC, a tak naprawdę karierę w IT zacząłem w zespole toolingowym, bo tak jak wszyscy wiemy, bez zespołu toolingowego IT w dużej korporacji po prostu nie może istnieć. Po godzinach staram się tworzyć blog techniczny oraz kanał na YouTube z tutorialami, chociaż między tak naprawdę, pewnie w tym roku jeszcze aktualizacji żadnej nie wrzuciłem, ale jeszcze mamy parę miesięcy, także mam nadzieję w tym roku coś dograć. Także w wolnym czasie zapraszam także na blog. Kilka słów o produkcie i usłudze, którą tutaj wytwarzamy razem z zespołem. Jesteśmy częścią szerszej platformy, wytwarzamy platformę pod konsumpcję chmury publicznej. Serwis nazywa się nasza platforma, którą tutaj dzielnie produkujemy w dziale R&D w Polsce. Jest wykorzystywana przez wyższe warstwy naszej organizacji, przez DevOpsów, przez warstwy biznesowe do dostarczania usług dla klientów końcowych. Naszą główną klientelą są duże organizacje typu Enterprise. No i dostarczamy usługę zarządzaną, Managed Services dla Public Cloud. Naszym głównym celem jest umożliwianie konsumpcji usług natywnych chmury. Wspieramy naszych klientów poprzez nadzór i wdrażamy bezpieczeństwo dla klientów. Jeśli chodzi o model operacji,
działamy na zasadzie współdzielonej odpowiedzialności, pozwalamy na bardzo dużo naszym klientom, jeśli chodzi o konsumpcję chmury publicznej, ale też oznacza to trochę inny model dostarczania usług. Jesteśmy z naszymi klientami od początku, od wdrażania ich na chmurę publiczną, od doradzania, jeśli chodzi o wybór typu landing zony i budowania tej landing zony, poprzez wsparcie przez cały cykl konsumpcji chmury publicznej. Wspieramy klientów raportowaniem i nadzorem finansów, a także odpowiedniego skalowania i raportowania wydajności chmury publicznej dla naszych klientów. Jeśli chodzi o technologie z radaru, które wspieramy w ramach naszego produktu, przede wszystkim plasujemy się w obszarze hybrid cloud. Cała nasza platforma jest stworzona i obsługiwana poprzez Infrastructure as a Code w metodologii DevOps i wspieramy naszych klientów w konsumpcji infrastruktury serverless. Szeroko czerpiemy z metodologii open source, nie tylko korzystając ze źródeł open source'owych, ale też wykorzystując narzędzia do zarządzania naszym kodem, takie jak Dependabot czy statyczna analiza kodu. Jeśli chodzi o warstwę automatyzacji, wszystko opisujemy jako kod. Nie tylko infrastrukturę, ale także naszą dokumentację produktową, dane do konfiguracji aplikacji czy dane testowe. To wszystko traktujemy i utrzymujemy tak samo jak równoznacznie z naszym kodem. Kilka słów o problemie, które zaobserwowaliśmy. W naszej organizacji, też w organizacji klienckiej, często, żeby wykorzystać potencjał chmury, deweloperzy chcą prototypować w środowisku niezarządzanym w chmurze, bez nakładu managed services. Ale jest to proces skomplikowany i niebezpieczny. Po pierwsze, korzystanie z chmury publicznej wymaga wiedzy eksperckiej, którą nie wszyscy w organizacji mają i nie wszyscy pewnie muszą mieć, ale też wyprodukowane projekty, prototypy wymagają utrzymania, które jest kosztowne. Samo korzystanie z chmury publicznej niesie ze sobą pewne obiektywne niebezpieczeństwa, chociażby niestosowanie dobrych praktyk co do bezpieczeństwa czy co do skalowania systemu może prowadzić do wydatków, nadmiernych kosztów, które obarczają naszą organizację. Żeby to zaadresować, wymyśliliśmy rozwiązanie, które nazywamy piaskownicą Sandbox, która pozwala zamknąć i w sposób zautomatyzowany dostarczać naszym deweloperom wykrojony, zabezpieczony kawałek chmury publicznej, w której mają nieco ograniczone możliwość korzystania z zasobów tej chmury, ale w ten sposób zabezpieczamy ich przed niebezpieczeństwami i zabezpieczamy również naszą organizację. Takie środowiska są monitorowane od początku do końca pod względem bezpieczeństwa, pod względem też konsumpcji zasobów. Mają zawsze określony czas życia. Nie chcemy w tych projektach pozwalać na dostarczanie usług komercyjnych. To są typowo produkty pod prototypy. No i przede wszystkim chronią naszych deweloperów, naszą organizację przed problemami związanymi właśnie z bezpieczeństwem czy z nadmierną konsumpcją zasobów. Kilka słów o architekturze naszego rozwiązania. Mamy dwa główne komponenty. Management layer, który występuje w jednej postaci, w jednej instancji dla całej organizacji i jest odpowiedzialny za nadzór i dostarczanie kolejnych instancji projektów sandboxowych. Management layer monitoruje nasze projekty, obudowuje ramą governance'u i ograniczeń dla dewelopera, ale też nadzoruje budżet i reaguje w przypadku przekroczenia tego budżetu. Sam management layer, jak i poszczególne projekty są dostarczane poprzez infrastructure as a code, automatyzację w GitHubie, CI/CD. Projekty są w sposób bardzo łatwy dla deweloperów dostępne, mogą zamówić po wypełnieniu krótkiej formatki, Marcin trochę też o tym opowie.
i mogą korzystać w sposób dowolny, czy to bezpośrednio przez konsolę, czy to przez infrastructure as a code. Ograniczenia sandboxa, które wdrażamy, mają chronić przed właśnie nadmierną konsumpcją lub wykorzystaniem środowisk w chmurze publicznej do nabijania, do monetyzacji, chociażby przez generowanie kryptowalut. Nie pozwalamy z tego względu proaktywną polityką na tworzenie na przykład zasobów typu GPU pod VM-kami. Jest to częsty wektor ataku, jeśli chodzi o włamania do chmury publicznej. Jest to przykład polityki proaktywnej, zabraniającej deweloperom tworzyć pewne zasoby. Innym przykładem działania jest działanie reaktywne. Na przykład w przypadku zbliżania się do ustalonego budżetu w sandboxie, deweloper zostanie poinformowany notyfikacją. Jeśli nie zareaguje, takie środowisko zostanie zamknięte. Mamy trzy przypadki, kiedy zamkniemy środowisko. To może być incydent bezpieczeństwa, to może być wspomniany budżet lub przekroczenie budżetu, lub to może być jakby nie zatrzymanie licznika czasu życia takiego środowiska. W takim przypadku odpinamy billing account, co powoduje zamknięcie wszystkich zasobów w danym projekcie i brak dostępu do danego projektu. Jest to częściowo odwracalny proces, o tym też powie Marcin. Przechodzimy do części demo. Marcin, powodzenia. Dzięki. Ja zaprezentuję Wam demo sandboxa. Ojeju, ten mikrofon jest taki. Demo sandboxa. Na początku mówmy sobie, o czym będzie moja część prezentacji. Pierwszą rzeczą, którą sobie omówimy, będą to opcje dostępne do zamówienia takiego środowiska sandboxowego, a później przejdziemy do przedstawienia kilku z mechanizmów, bo to nie są wszystkie mechanizmy, które w takim sandboxie występują, i zobaczymy sobie, jak one reagują i działają w akcji. Na wstępie jeszcze chciałem troszkę opowiedzieć o technologiach, które wykorzystujemy. Jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę, mamy ją zawartą w Terraformie. Dalej korzystamy z Pythona, który jest włożony w cloud funkcje. Te cloud funkcje są spięte z PubSubem. PubSub może dostać na przykład notyfikację. Ta notyfikacja spowoduje pobudzenie cloud funkcji. Ta cloud funkcja pogada sobie z API GCP. No i uzyska na przykład, nie wiem, te granice sandboxa, o które chcemy zadbać, bo sandbox to oczywiście jakieś granice, o które chcemy zadbać, żeby nie narazić się na przykład na koszty niepotrzebne. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj takie trzy opcje, które proponujemy. No, przychodzi do nas człowiek i no, może on nie wie do końca, co może wybrać. No to możemy mu zasugerować takie trzy rozmiary. Trzy to zawsze jest wybór, a nie dylemat, bo w przypadku dwóch to może niektórzy uważają, że to jest dylemat. Jest jeszcze czwarta opcja, customowa dla takich klientów zdecydowanych, no bo też tacy mogą przyjść i powiedzieć, że oni chcą mieć coś więcej, bo oni już wiedzą, co chcą tam w środku zrobić. To ten rozmiar mały to jest, powiedzmy, no, taka jedna VM-ka do tego, żeby sobie tą VM-ką się pobawić. Ten rozmiar średni to jest VM-ka plus baza danych. Tak koncepcyjnie sobie to mamy, że tak powiem, przemyślane. I ten rozmiar największy, bardziej taki pod Kubernetesy. Dodatkowo mogę powiedzieć, że to są takie cztery parametry główne, które coś nam mówią i opisują. Ich jest tam wewnątrz trochę więcej, o czym się za chwilę przekonamy, bo ten persistent disk, on tam musi być konkretny, on nie może być też jakiś na przykład bardziej drogi, no bo chcemy mieć po prostu te koszty w naszym sandboxie pod kontrolą. No i te cztery parametry to jest ilość service accountów, ilość instancji, ilość core'ów na wszystkie regiony i ilość storage'u, który chcemy wykorzystać w naszym projekcie sandboxowym. Pierwsze demo, na którym zaprezentuję odpinanie billing accountu od projektu. Takie odpięcie może nastąpić w momencie, kiedy mamy zdefiniowany jakiś budżet, bo zawsze definiujemy jakiś budżet, ileś pieniędzy.
jeżeli go przekroczymy, to nastąpi odpięcie. Właśnie to teraz zaprezentujemy. Przechodzimy z powrotem do Compute Engine'u i zobaczymy, że takie przejście w tym projekcie nie uda się. Zaraz zobaczymy dlaczego i co się pokaże. Pokazuje się informacja, no niestety nasz billing account został odpięty. Został odpięty, bo przekroczyliśmy zadeklarowany budżet. No i przez to no, nie możemy dalej pokorzystać. Ja tutaj mam możliwość przypięcia, za chwilę przypnę z powrotem ten billingowy rachunek. Mamy też taką możliwość. To odtworzy dany projekt, ale nie w pełnym wymiarze. Są na przykład takie zasoby, które w momencie przypięcia z powrotem takiego billing accountu na przykład nie przewracają takiego zasobu jak Google Cloud Repository. Czyli na przykład, no ale wiadomo, no to jest Git, no to zakładajmy, że w takim systemie rozproszonym ktoś gdzieś ten kod ma. Oby tak było. Tak. I widzimy, że tutaj przy takim przywróceniu mamy instancję, która wróciła do nas. Ona jest zatrzymana po to, żeby nie nabijać dalszych kosztów, gdyż prawdopodobnie ona była przyczyną tego, że nasz billing został odpięty. Dlatego no, możemy zdecydować albo nawet zinwestygować, co się stało, nawet jeżeli mamy taką potrzebę, co się stało, że no, taki billing został wygenerowany. Dodatkowo jeszcze nadmienię, że nie tylko koszt jest takim parametrem, który jest graniczny, ale również na przykład może być czas i taki czas też jest. Na przykład projekty takie sandboxowe, one żyją do jakiegoś czasu, na przykład nie wiem, miesiąc czasu. Kolejne demo, które chciałem zaprezentować, to są limity na resursy. One są zrealizowane za pomocą mechanizmu Quote w Google. I za chwilę przejdziemy sobie do Compute Engine'a, naszego ulubionego, którego już sobie prezentowaliśmy i sprawdzimy sobie, jak zadziała nam kwota związana właśnie z dyskiem. Taka maszyna wirtualna, ona z defaulta jest tworzona z typem dysku, który nie jest do końca pożądany, bo generuje nam za duży koszt do takich eksperymentów. To jest dysk typu SSD. My wolimy w takim setboxie mieć zwykle stalowe dyski, no bo one są siłą rzeczy tańsze. No i właśnie teraz spróbowaliśmy utworzyć taką maszynę wirtualną. Za chwilę poczekamy na notyfikację i zobaczymy, co się dzieje. Trochę też od strony takiej technicznej dowiemy się, jak ten limit jest tam zrealizowany wewnątrz tych kłod. Bo będzie to widać akurat właśnie na notyfikacji, którą... O, właśnie notyfikacja jest, zaraz ją sobie podejrzymy. Jest tam przekroczony limit na 0 GB typu dysku SSD, tak? Taką samą informację zobaczymy tam w tym statusie, gdzie widać ten czerwony wykrzyknik. Mamy tą samą informację. Za chwilę usuniemy tą maszynę wirtualną. No i spróbujemy z jeszcze innym typem kwoty. Będzie to typ, który jest związany z ilością korów. My akurat tutaj mamy przygotowany sandbox w wielkości small, czyli on ma granicę 10 korów na wszystkie regiony. No i przejdziemy sobie za chwilę do Compute Engine'u i spróbujemy utworzyć taką nową instancję, która przekroczy ten limit. No to wybieramy sobie tą wartość powyżej tych 10, czyli wybraliśmy sobie 16 korów. Wiadomo, jeszcze tak jak z poprzedniego ćwiczenia, no trzeba poprawić ten dysk, tak? No on musi być w tej wartości, która nie uderzy w tą kwotę, no i nie zablokuje nam projektu. Także no poprawiamy na poprawną wartość dysku. No i tym razem jeszcze raz pokazujemy, że tak, jest też 16 korów. No i teraz sprawdzimy, co się wydarzy dalej. Tworzy się taka instancja. Znowu przez jakiś czas będziemy czekać na notyfikację. Oprócz takich granic, bo to są akurat tylko dwie granice, które mamy tutaj. Taką ważną granicą, jeszcze mogę wspomnieć o tym, jest granica na GPU, o której też Maciej wspomniał. Ona jest dość istotna, bo jest granicą dość kosztowną.
takie podpięcie karty graficznej do instancji no może nas mocno zaboleć, jeżeli nie mamy zaplanowanego takiego kosztu na nasz projekt. O, tak jak widać tutaj w notyfikacji, mamy przekroczony limit 10 korów na nasz projekt i tą samą notyfikację zobaczymy też tutaj w tym miejscu. Ja jeszcze wspomniałem o tym, że w naszym projekcie wykorzystujemy głównie Terraforma do Infrastructure as a Code i o tym opowie nam już Tomek. Świetnie, dziękuję bardzo. Słuchasz mnie dobrze wszędzie? Wszyscy mnie słyszą? Troszkę bliżej. Teraz jest lepiej. Świetnie. No to zaczniemy od IAC. Ten termin... Coś tu w złą stronę poszedłem. Okej, teraz lepiej. Termin Infrastructure as Code się pojawił podczas naszej prezentacji już kilka razy, ale tak naprawdę chcę się upewnić, czy jest ktoś, kto nie do końca wie, czym jest Infrastructure as Code na sali? Przez podniesienie ręki, ja nie bardzo wiem. No, większość ludzi wie. Okej, to nie będę się tutaj bardzo na tym rozwodził, generalnie tylko tak w takim podsumowaniu. Infrastrukturę możemy trochę potraktować jak program. W sensie, załóżmy, że naszą infrastrukturą jest kilka maszyn wirtualnych, jakieś połączenia sieciowe między nimi, jakieś dyski twarde, jakieś regułki firewallowe, jakieś oprogramowanie oczywiście, no jakaś logika za tą całą naszą infrastrukturą. No i oczywiście możemy to wyklikać w środowisku graficznym, ale równie dobrze możemy to opisać jako kod, w blokach kodu. No i rodzi się pytanie, po co? Wydaje mi się, że główną zaletą tego jest fakt, że taki kod możemy bardzo łatwo zdeployować, czyli jakby stworzyć w nowym środowisku. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy środowisko produkcyjne, gdzie działa nasza aplikacja klienta, no i klient chciałby wprowadzić nową jakąś, nie wiem, nowy feature, przepraszam za angielskie słowo, trochę mi brakuje polskiego, czy nową funkcjonalność, o, troszkę lepiej. No ale wiadomo, testowanie na produkcji, no dzieje się, bo się dzieje, taka jest prawda, ale staramy się tego uniknąć. Więc mając jakby naszą infrastrukturę zapisaną w postaci kodu, niemalże za magicznym klikiem, czy tam małą zmianą, możemy identyczne środowisko stworzyć jako kopię, na której możemy spokojnie sobie przetestować funkcjonalność, na przykład przetestować jakieś upgrade'y, czy zmianę tej funkcjonalności, zanim to wdrożymy na środowisku produkcyjnym. Jeżeli to połączymy z cloudem, daje to nam dodatkową jakby oszczędność kosztów i także energii, ponieważ jeżeli w naszym data center chcielibyśmy stworzyć dodatkowe środowisko, no to potrzebujemy te zasoby fizyczne, a w cloudzie płacimy tylko za to, co używamy, czyli możemy stworzyć takie dodatkowe maszyny wirtualne i tak dalej, które sobie chodzą na przykład przez weekend, bo tylko wtedy są testy i płacimy za nie tylko w momencie, gdy one chodzą. No i teoretycznie to samo można zrobić bez podejścia Infrastructure as Code. Możemy wejść do konsoli i sobie to środowisko wyklikać, prawda? Ale istnieje ryzyko, albo jest to graniczne z pewnością, że to nasze środowisko, które sobie wyklikamy, nie będzie identyczne jak to, które jest już produkcyjne, bo zawsze się o czymś zapomni. Jeżeli naszym środowiskiem jest jedna maszyna wirtualna, no to okej, to jedną maszynę jesteśmy w stanie odzorować, ale jeżeli nasze środowisko jest duże, no nie ma opcji, żebyśmy w skończonym, sensownym czasie ręcznie zrobili jego kopię bez błędów. No i to pokrótce zalety Infrastructure as Code. No i przejdę do demo. Bo tak naprawdę wydaje mi się, to powinno być dla Was ciekawsze, przynajmniej taką mam nadzieję. W demie chciałbym się skupić troszkę też na samym GCP i w jaki sposób możemy w GCP, czyli w Google Cloudzie, tworzyć obiekty. No i teraz znowu zadam pytanie, czy jest ktoś na sali, kto nigdy nie tworzył niczego w GCP, na Google Cloudzie? Ktokolwiek, czy wszyscy? Super, tu jest mam trochę więcej ludzi. No to wiem, że przynajmniej demo, które pokażę, będzie miało dla Was jakąś wartość dodaną. Zacznę od tego, żeby pokazać Wam, żeby nie wchodzić zbyt głęboko w temat na start, żeby pokazać, jak możemy takie obiekty definiować w Google Cloudzie. No i jakby nie zanotując dalej, przechodzimy do demo. Widzimy tutaj konsolę Google Clouda, gdzie stworzyłem jakiś projekt, który się nazywa Bitcoin 2022 i na tym projekcie będziemy dzisiaj pracować. U góry mam jakieś menu, gdzie mogę sobie spojrzeć na moje ostatnie wyszukiwanie, po lewej mam dostęp do wszystkich pól, które mogę tworzyć, no ale jak to często bywa, pierwsze kroki w cloudzie, jak ktoś ma dostęp do konsoli, no to pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, to stworzenie VM-ki. No bo to jest taka oczywista oczywistość, prawda? Chcemy stworzyć maszynę wirtualną, wiadomo, cloud, serverless i tak dalej, ale nie oszukujmy się, wszystko pod spodem stoi na VM-kach, jeszcze głębiej to
to stoi na fizycznych maszynach. No to stwórzmy jakąś VM-kę. Z konsoli, czyli ze środowiska graficznego, mamy dostęp do prostego formularza, gdzie musimy zdefiniować jakąś nazwę tej VM-ki. Wiele pól jest już wypełnione przez nas. No i nie kombinując dużo, widzimy po prawej stronie, od razu nawet Google nam wylicza, jaka będzie koszt tej VM-ki. Jeżeli zmienimy sobie machine type na coś mniejszego, żeby było taniej, ponieważ to jest tylko demo, no to powinniśmy zobaczyć, że faktycznie koszt został zaktualizowany. No, stać mnie, żeby to uruchomić. No to okej. Jest dużo pól, które już są wydefiniowane. Oczywiście mogę je zmienić, ale żeby nie przedłużać, wykorzystam to, co jest w standardzie. Czyli to jest maszyna debianowa, linuxowa, demowy system operacyjny, stąd też cena niska za uruchomienie tej VM-ki, no i VM-ka się tworzy. Tworzenie z graficznego interfejsu, jak widzicie, jest proste. No okej, okay. A czy można to zrobić z linii poleceń? No jasne. Google Cloud ma wbudowanego tak zwanego Cloud Shell'a. Jest to taka nasza prywatna maszyna wirtualna, stworzona, gdzie mamy linię poleceń i cały tooling, który jest potrzebny, żeby takim cloudem zarządzać. Ja tu sobie go przerzucam na nowy ekran, żeby to było trochę czytelniejsze. No i widzimy linię poleceń w prompcie w żółtym nawiasie jest projekt, na którym pracuję, czyli Bitcoin 2022. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, wgrany tooling, czyli zarządzanie Googlem, Terraformem, programowanie. Mamy tutaj na przykład Pythona, no ale skupmy się teraz na Google. Komendą gcloud mogę sprawdzić na przykład istniejące maszyny. No i widzimy, że mam tylko jedną, MyFirstVM, to jest ta, co stworzyłem przez chwilą. No to korzystając z tej samej komendy, tylko spod komendy create, stwórzmy drugą maszynkę. Tutaj też musimy podać parę parametrów. Główna to jest na przykład zona, czyli lokalizacja, w której ta maszynka musi być. Oczywiście mógłbym wprowadzić wartość domyślną, no ale żeby pokazać Wam, że mamy dostęp do tych parametrów, no to tak to zróbmy. No i na projekcie, na którym chcę to stworzyć. Tworzy się to na tym projekcie, po kliknięciu Enter, tak naprawdę w ciągu paru sekund nasza VM-ka jest stworzona. No i żeby nie być gołosłownym, przejdźmy do środowiska graficznego, odświeżmy widok i zobaczmy, że ona tam faktycznie jest. I całe szczęście chwila, żebym wziął jakiś oddech, bo jednak widzę, że muszę mówić szybko. No i okej, nasze dwie VM-ki istnieją. No to idźmy do przodu, bo czas się kończy, a jeszcze trochę rzeczy chciałbym pokazać. Przejdźmy do storage bucketów. Storage bucket, mam nadzieję, że mniej więcej każdy rozumie pojęcie bucket, to jest taka jakby przestrzeń dyskowa, gdzie możemy wrzucać jakieś dane. Nie mam żadnego, ale powiedzmy, że chciałbym jakieś nowe stworzyć i stwórzmy go za pomocą Terraforma, żeby Wam pokazać, jak Terraform działa. W Google Cloudzie, w Cloud Shellu mamy dostęp też do wbudowanego edytora tekstu, więc stworzę sobie jakiś katalog TF i w nim stworzę nowy plik. No i nazwę go bucket.tf. Tak naprawdę nazwa nie ma znaczenia, ona mogłaby być cokolwiek, chodzi o szerzenie .tf, co nam definiuje, że w środku będzie jakiś kod terraformowy. Storage bucket stworzę za pomocą resursa Google Storage Bucket, o, zdecydowałem się, muszę nazwać, jak ten jest, będzie się nazywał, czy bucket 1 i potem podać jego parametry. Jedną z parametrów to jest nazwa. Jak wiecie, albo nie wiecie, w Google Cloudzie buckety muszą mieć unikalną nazwę. No to nazwijmy go mój unikalny bucket. Zdałem jakiś 2109, żeby upewnić się, że na pewno nazwa będzie wolna. Podaję lokalizację, niech to będzie US dla prostoty, no i podaję projekt, w którym ten bucket ma być utworzony. No i to jest projekt Bitcoin 2022. I tak naprawdę to jest cała definicja, która jest potrzebna, żeby taki bucket stworzyć. Oczywiście tych pól może być dużo więcej, ale korzystam znowu z opcji tych wartości jakby domyślnych. Przechodzę do tego katalogu i z linii poleceń wykonuję Terraform init, czyli inicjalizuję to środowisko. Terraform jest o tyle sprytne, że wykrywa, że będzie potrzebował vendora w Google i go ściąga. Inicjalizuje moje środowisko, które jest gotowe do pracy. W tym momencie jestem w stanie wykonać dosyć fajną komendę, która się nazywa Terraform plan, a ona tak naprawdę bada stan faktyczny, czyli to, co jest stworzone już na moim projekcie, versus stan ten, który zdefiniowałem w pliku i wypluwa mi plan. No i planem jest dodanie jednego nowego resursa, tak jak widać. I jest to mój storage bucket, ponieważ on jeszcze nie istnieje. No i tutaj oczywiście po zaakceptowaniu tego planu wykonuję Terraform Apply. Bez żadnego przełącznika on znowu mi wygeneruje plan i spyta się, czy ty wiesz, co chcesz zrobić, ponieważ potencjalnie te akcje mogłyby być destrukcyjne. Ale ja wiem, co chcę zrobić, widzę, że to jest plan dodania nowego storage'u, piszę yes, no i w ciągu paru sekund nasz bucket jest utworzony. Tak jak widzicie, tutaj dosłownie to zajęło 2 sekundy. Oczywiście nie wszystkie resursy tak szybko się tworzą, no ale akurat storage bucket się tworzy szybko. No i znowu, żeby nie być gołosłownym, przejdźmy do środowiska graficznego i upewnimy się, że ten bucket nam powstał. Czyli tutaj odświeżam sobie ten widok, no i widzimy, że ten mój unikalny bucket już istnieje. No i ekstra. Czyli co się stanie, jak znowu wykonamy Terraform Apply?
jednocześnie nic się nie stało, a jednocześnie się jednak coś tam pod spodem wydarzyło. Telefon wypluł na informację, no changes infrastructure update, czy tam infrastructure matches the configuration. Ale tak naprawdę telefon porównuje konfigurację, która jest w moim pliku w tej infrastructure as code, versus to, co jest w rzeczywistości. No i żeby wam to pokazać, w rzeczywistości z edycji graficznej dodajmy jakąś labelkę, jakąś etykietę do tego bucketu, czyli zmienimy jego de facto stan, czy właściwości. Dodamy etykietę 1 z jakimś tam value zmiana, bo ma to mniejsze znaczenie, no i zmiana jest zapisana. I co się teraz wydarzy, jeżeli teraz znowu Terraformem spróbuję wykonać Terraform apply? Terraform wykrył zmianę w konfiguracji, faktycznie proponuje usunięcie tej etykiety, bo nie ma jej w swojej konfiguracji. No i teraz mam dwie opcje. Mogę wejść do pliku, który definiuje mój infrastructure as code i dodać tam etykietę, albo mogę pozwolić Terraformowi przywrócić go do stanu faktycznego. No i czyli takiego, który ma zdefiniowane. W tym przypadku pozwalam mu na przywrócenie do stanu faktycznego i on tą etykietę usunął. Ale oczywiście musimy do tego podchodzić świadomie, czyli rozumieć konsekwencje tych akcji, prawda? Generalnie lekcja jest taka w tym przypadku, że jeżeli infrastrukturą, czy nawet jakimiś zasobami zarządzamy już przez kod, to nie powinniśmy go edytować w inny sposób. A jeżeli już musimy go edytować w inny sposób, bo na przykład walczymy nad jakimś incydentem i nie ma czasu na zmianę w kodzie, to potem musimy się upewnić, że ta zmiana jest także zerowana w tym kodzie, który zdefiniowaliśmy. No dobrze, bo tutaj chyba popłynąłem za bardzo z tym tłumaczeniem. Tutaj chcę pokazać, że przy stworzeniu tych dwóch VM-ek, przy stworzeniu tego środowiska, co zrobiliśmy na początku, stworzyliśmy tak naprawdę dużo więcej rzeczy. Bo żeby stworzyć te VM-ki, to musieliśmy stworzyć jakieś dyski, które się stworzyły oczywiście automatycznie. Musieliśmy stworzyć jakieś ustawienia sieciowe, jakieś epiki tych VM-ek, jakieś luki firewallowe tam się potworzyły, że można było je chociażby pingać. No to spróbujmy to wszystko zaimportować do Terraforma, żebyśmy mogli z Terraformem zarządzać całym tym środowiskiem. No i tutaj nam przychodzi wbudowana komenda gcloud z opcją resource config, którą można dosyć łatwo doinstalować jedną komendą automatycznie, żeby to jakby Google, czy właściwie gcloud, czyli no Google Cloud, przeszedł przez cały nasz projekt, sprawdził wszystkie obiekty, jakie tam istnieją i próbował je przepisać na kod terraformowy. Ta operacja trwa. Generalnie ona trwa 10 minut przy mniejszych projektach, przy większych projektach jest czas na drzemkę. Natomiast jest to maksymalnie tam 2-3 godzinki. No tutaj z racji tego, że mamy to nagrane, to pozwoliłem sobie to troszkę przyspieszyć. No i co tu się wydarzyło? Tak naprawdę stworzył nam się katalog Bitcoin w 2022. Jak sobie zobaczymy z edytora plików, to tak naprawdę on jeszcze ma pod spodem dodatkowe katalogi. Te katalogi mają pliki TF, czyli z definicją tych obiektów. No i tego jest dosyć dużo. Czy to jest najbardziej elegancko napisany kod? No nie jest to najbardziej elegancko napisany kod, ale jest jakiś. Jest coś, jest baza, na której możemy pracować. Tak jak widzicie, tu mamy definicję jednej VM-ki, drugiej VM-ki. Jest dużo więcej pól, które nawet nie definiowaliśmy, ponieważ Terraform stara się szczytować pełen obraz, czyli jakby pełną sytuację. No i czy to jest wszystko? No to nie jest wszystko, ponieważ jeszcze nie mamy jakby stanu tego Terraforma, czyli on nie wie, czy to już jest stworzone, czy to nie jest stworzone, czy tu nastąpi jakaś zmiana. Tu nam przychodzi z pomocą druga komenda z tej samej rodziny resource config, generate import, która wygeneruje nam tak naprawdę dwie rzeczy. Jeden plik ze wszystkimi modułami, czyli tymi katalogami, które przed chwilą pokazywałem, jakby scalone w jedno, czyli taki jakby spis treści, prawda? Spis treści, że nasze środowisko składa się z tych wszystkich modułów, no za wyjątkiem pierwszych trzech linii, które definiują nam, jaki jest użyty provider. A drugi plik, który nam telefon wygenerował, to jest teoretycznie script shellowy, a tak naprawdę to jest komenda po komendzie do zaimportowania naszych resource'ów. Tak jak widzimy, telefon import i poszczególne moduły, jak mają być zaimportowane. No i to jest wszystko, co potrzebujemy do dalszej pracy. Teraz możemy zainicjalizować to środowisko, ponieważ jest to nowy katalog. On pobiera te wszystkie moduły i sprawdza ich składnie. No i po zainicjalizowaniu możemy uruchomić ten skrypt. I tutaj znowu jest to opcja, która wykonuje się dosyć długo. No przyznam szczerze, tutaj pozwoliłem sobie to troszkę przyspieszyć. Która importuje każdy ten moduł do naszego TF State'u. Tak jak widzicie, tutaj większość rzeczy jest na zielono. Czy tak jest zawsze? No nie jest tak zawsze. Tutaj zdarzają się pewne błędy. Trzeba przyznać, że jest to rozwiązanie jednak z kategorii jeszcze Google Beta, więc ono nie jest idealne. Ale jest to naprawdę sporo, ponieważ na bazie tego, co tutaj zaimportowaliśmy, możemy wykonać Terraform Plan, tudzież Apply, który automatycznie porówna nam TF State, czyli stan tego Terraforma, versus to, co jest już na środowisku i wypluje nam tak naprawdę na ekranie, czy są jakieś różnice. No i jeżeli są jakieś różnice, to oczywiście nie robimy Terraform Apply i akceptujemy wszystko, tylko sprawdzamy krok po kroku i próbujemy zrozumieć, czy tutaj coś nie poszło nie tak z importem, czy po prostu musimy te zmiany zaakceptować. No w moim środowisku, całe szczęście, duże zaskoczenie, jest wszystko ok. Czyli mamy środowisko zgodne z konfiguracją. I teraz tak naprawdę tym środowiskiem mogę w pełni zarządzać z poziomu Terraforma. Przykładowo, tutaj mam dysk twardy o wielkości 10 GB, no to
spróbuję go sobie powiększyć. To taka prosta operacja, aczkolwiek bardzo często się zdarza, dysk nagle jest za mały, więcej danych jest. Spróbujmy go powiększyć. No, żeby go powiększyć, to musimy najpierw znaleźć jakby plik, w którym jest konfiguracja tego terraforma, czyli tego dysku. No, ona się znajduje tutaj. Jedyne, co muszę zrobić, to zmienić wielkość 10 na 20. W dokumentacji na pewno znajdziecie informację, że domyślna jakby rząd wielkości to są gigabajty. Oczywiście możemy je zmienić, ale dla mnie te gigabajty w tym momencie są ok. Terraform plan wygeneruje mi nowy plan. I teraz tu jest ciekawa rzecz. Tutaj dosyć dużo rzeczy wypływa na ekranie ten terraform, ponieważ on nie sprawdza tylko różnicy tego dysku twardego, tylko on za każdym razem sprawdza całe środowisko, które zaimportowałem. A ono, chyba o tym nie wspomniałem, ale ma około 70 obiektów przez tworzenie tych dwóch VM-ek i jednego storage bucketu. No i widzimy, że planem jest powiększenie tej VM-ki. Tu jest dosyć ważna informacja, troszkę wyżej, update in place, co oznacza, że ta zmiana będzie jakby niedestrukcyjna, czyli wykona się w locie. No i przez Terraform Apply ta zmiana się wykona w locie, czyli on znowu, ponieważ nie dałem żadnego przełącznika, znowu wygenerujemy plan i spyta się, czy ty, człowieku, rozumiesz, co ty chcesz zrobić. Ponieważ, no, dobry przykład, jeżeli VM-ka byłaby pomniejszona, no to jak wiecie lub może nie wiecie, no przepraszam, nie VM-ka, dysk twardy. Jak wiecie lub nie wiecie, dysk twardy de facto pomniejszenie nam nie zadziała, no bo mam tam jakiś file system. Co z tym file systemem zrobić, które dane usunąć, które nie. Co by zrobił Terraform? Terraform by zaproponował, że on usunie ten dysk i stworzy o tej samej nazwie mniejsze. No, ale oczywiście trzeba pomyśleć, co z danymi. No, w tym przypadku mieliśmy operację powiększenia. Jak widzimy po odświeżeniu, powiększenie się udało. Co dalej? No, generalnie mamy nasze środowisko już w Terraformie, fajne, gotowe do pracy, ale jest jeden dosyć duży problem. TFState, czyli ten plik, taki to jest tak naprawdę plik, który jakby zawiera aktualny stan Terraforma i także historię tego stanu, on się znajduje lokalnie na moim komputerze. Nie do końca na moim komputerze, na Cloud Shellu, ale lokalnie w moim katalogu domowym. No i teraz, jeżeli ja tylko pracuję na tym środowisku, to to może być do zaakceptowania. Ale jeżeli mój zespół miałby pracować na tym środowiskiem, na przykład Marcin by chciał wprowadzać zmiany, no to już jest problem, bo musi mieć też dostęp do tego TFState'u. No i co tu możemy zrobić? Możemy stworzyć nowy bucket, tak samo jak to zrobiliśmy na początku tego demo, który użyjemy do przechowywania tego TFState'u. Więc tutaj w tym samym katalogu stworzyłem po prostu nowy plik o nazwie, tam nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że storage.tf. Nazwa, tak jak wspomniałem, nie ma znaczenia. Tak naprawdę to nawet nie musiał być nowy plik. To mogło być w istniejącym pliku dopisanie nowej sekcji. Tutaj tworzę nowy bucket o nazwie Bitcoin Storage Bucket TF. No, znowu podaję jakąś lokalizację, podaję projekt, w którym ma być utworzony. No i tak jak pamiętacie, to są de facto wszystko, co ja muszę zrobić, przynajmniej na potrzeby demo. W środowisku produkcyjnym pewnie bym zadbał o to, żeby na tym bakecie było wersjonowanie, żeby nie można było tych obiektów usuwać, żebym był pewny, że mój TFState będzie bezpieczny. Po dodaniu tego pliku znowu wykonuję Terraform Apply, który siłą rzeczy wygeneruje mi się plan, żebyśmy zobaczyli, jakie zmiany zostaną wprowadzone. To troszkę trwa, bo on znowu, tak jak mówiłem, świeża całe środowisko. No i widzimy, że zmiana, którą on wprowadza, to jest dodanie tego storage bucketu. No to nam się podoba, akceptujemy to wpisując yes, dusimy enter i bucket się stworzy. No i czy to wszystko? No to nie jest wszystko, bo tak jak zapewne się domyślicie, to będzie nasz pusty storage bucket. No i to na razie dużo nam nie daje. Ale już on jest, więc teraz możemy zmienić konfigurację Terraforma, swój state, czyli TF state, zapisywano storage w bakecie. Konfiguracja jest dosyć prosta, definiujemy, że backend ma być na GCS, czyli Google Cloud Storage, no i na jakim bakecie, tu można było jeszcze podać jakiś prefix, żeby on był w konkretnym katalogu, na potrzeby demo nie chciałem tego kombinować, nie chciałem tego komplikować, nie ma takiej potrzeby, dla mnie to jest ok. Zapisuję ten plik. No i teraz tu się pojawia mały haczyk, tutaj już nie robię Terraform plan, ponieważ ja w tym momencie nie tworzę żadnych nowych obiektów. Ja mówię Terraformowi, że mam mi przenieść TF state, więc robię Terraform init, który wykrywa, że mam nową definicję state'u, pyta się mnie, czy ja chcę przekopiować ten mój TF state w to miejsce. Chcę przekopiować, no i ten TF state się przekopiował do bucketu. No, żeby nie być gołosłownym znowu, przejdźmy do środowiska graficznego. W bucketach powinniśmy zobaczyć ten mój unikalny bucket, który stworzyliśmy na początku i ten, który stworzyliśmy przed chwilą. A w środku jest TF state, o nazwie tam default TF state. Znowu nazwa jakby nie ma większego znaczenia, rozszerzenie jest ważniejsze. No i ten TF state się tam znajduje. I teraz co byśmy mogli zrobić z tym dalej? Jeżeli Marcin na przykład chciałby teraz działać na tym środowisku, no to on już ma dostęp, o ile oczywiście mu udostępnią, ma dostęp do tego TF state'u. Ale no, mamy te pliki konfiguracyjne,
konfiguracyjne Terraforma, które znowu są u mnie lokalnie, no to następnym krokiem byłoby na przykład stworzenie sobie jakiegoś repozytorium na jakiś systemu kontroli wersji, na przykład GitHubie, Bitbuckecie czy Google Cloud Source Repository, nie ma znaczenia gdzie, tak jak zależy od naszego zespołu, gdzie chcemy pracować, tworzymy jakiś system kontroli wersji i wszystkie te pliki TF, czyli te z definicją naszego środowiska, wrzucamy do tego kontrolu wersji. I co można było zrobić dalej? No dalej jest dosyć duże pole do popisu, tylko wiecie co, skontroluję czas, czy jeszcze mogę wam opowiadać, czy już nie mogę? Jeszcze mogę. Dalej można by było, mając jakby definicję naszych zasobów w Terraformie w jakimś systemie kontroli wersji na jakimś repozytorium, można by było zbudować taki pipeline CI/CD, gdzie tak naprawdę rolę OPS-a, a właściwie w tym momencie DevOps-a, przestaje być zmiana środowiska przez wyklikanie czy nawet przez linię poleceń, tylko tak naprawdę taki DevOps zaczyna edytować kod, który ma zmienić tam środowisko. Jako że mamy opcję wygenerowania planu, to możemy stworzyć pipeline, w którym każdy deweloper ma możliwość wygenerowania, znaczy edycji swojego kodu na jakimś swoim repozytorium, na jakimś swoim, powiedzmy, unikalnym branchu, tak? Jeżeli ktoś pracował z Gitem generalnie, to mam nadzieję, że wie, co mam na myśli. No i może na przykład zaproponować zmianę na tym środowisku, ale zanim one wejdą w życie, ta zmiana może być sprawdzona, może być jakieś automatyczne testowanie, może być jakiś proces tak zwanego review, gdzie na przykład zespół bada te zmiany, czy one na pewno nie zepsują nam tego środowiska. I dzięki temu po pierwsze łatwiej jest zarządzać dużymi środowiskami, a po drugie zupełnie unikamy ryzyka, gdzie dzieją się nieautoryzowane zmiany. Bo nawet jeżeli chciałbym wprowadzić tą nieautoryzowaną zmianę, ja jako taki DevOps nawet nie muszę mieć uprawnień do tego, żeby tą zmianę zrobić, ponieważ robiąc to przez taki pipeline CI/CD, wszystkie zmiany mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie po, oczywiście po zaakceptowaniu, przez jakiś service account, który ma uprawnienia, a członek zespołu tak naprawdę nawet, czy to świadomie, czy nieświadomie, nie jest w stanie tego środowiska zepsuć. No i tak naprawdę w ten sposób można zarządzać dużym środowiskiem, czy dużymi środowiskami w sposób enterprise. Okej, dziękujemy.